rozproszyło Polaków po świecie. Byli wśród nich tacy, którzy wzbogacili dorobek światowej kultury. Również sławni ludzie nauki, tak słabo niestety znani w kraju. O jednym z nich właśnie, biochemiku, Kazimierzu Funku, będzie dzisiaj mowa. Istnieje pewien rodzaj głodu, inny niż głód wypisany na wycieńczonej twarzy, a wywołany brakiem pożywienia. Jest to głód utajony, który powoduje śmiertelne zagłodzenie ludzi, mimo że spożywają dostatecznie dużo. Tak pisał autor słynnej książki Łowcy mikrobów, Paul de Kruif. Czym jest ów utajony głód? Zanim odpowiemy na to pytanie, krótkie wyjaśnienie. Bronisław Filipowicz, profesor Akademii Medycznej w Łodzi, poza swoją pracą naukową, wyspecjalizował się w popularyzowaniu biochemii. Jego ulubionym chwytem popularyzatorskim było przedstawianie skomplikowanych problemów w formie dialogów. Użył je także, by odpowiedzieć na postawione już pytanie, czym jest utajony głód i jak doprowadzono do jego zaspokajania. Obiecywał mi pan kilkakrotnie podsumować wszystkie dorywcze wzmianki o witaminach. Chciałabym mieć pewien pogląd na całość zagadnienia. Dobrze, pomówimy więc o witaminach. Jak to już wiadomo, organizm nasz nie potrafi zbudować sobie tych związków. To znaczy musimy je dostarczać wraz z pożywieniem. I wtedy można byłoby sądzić, że dobre odżywianie zabezpiecza przed niedoborem tych związków. No, to zależy od tego, co będziemy nazywać dobrym odżywianiem. W języku potocznym dobrze się odżywiać to jest dużo i smacznie. Tak rozumowano i w nauce mniej więcej przed 100 laty. Porównywano chętnie nasz organizm z maszyną parową, która spala dostarczany jej węgiel i zamienia go na energię. Ustalono, że organizm dorosłego mężczyzny wymaga paliwa w ilości odpowiadającej około 3000 kalorii. Określono, ile kalorii daje 1 gram cukru, tłuszczu, białka. Ustalono, ile należy spożywać soli, wody itd. I zdawałoby się, że w dziedzinie odżywiania nauka ma już niewiele do powiedzenia. I wtedy to właśnie odkryto witaminy? Wtedy zaczęły się dopiero wątpliwości. W tym, zdawałoby się, dobrze zbudowanym gmachu dietetyki ukazywały się rysy i szczeliny. Zaczęto dowodzić, że wymienione składniki odżywcze nie zaspokajają całkowicie potrzeb organizmu, że pokarm musi zawierać jakieś dodatkowe, nieznane jeszcze substancje. Odezwały się głosy, iż takie choroby jak gnilec, krzywica, pelagra, beriberi są spowodowane nieodpowiednim odżywianiem. Na jakiej podstawie zaczęto tak przypuszczać? No, podstaw było wiele. Początków systematycznych badań tego zagadnienia można by dopatrzeć się w pracach Festera w Monachium. W roku 1873 karmił on zwierzęta czystymi cukrami, białkami, tłuszczami i wodą. Zwierzęta ginęły bardzo szybko. Po prostu w pokarmie brakowało soli, bez której nie można żyć. Próbował tak to udowodnić młody Rosjanin Mikołaj Łunin. Sporządzał on pokarm złożony z otrzymanych z mleka bardzo czystych cukrów, białek i tłuszczów, do których dodawał wszystkie sole występujące w mleku. Taką mieszanką karmił Łunin myszy. Niestety wszystkie one po pewnym czasie ginęły. Ale dlaczego wybierał składniki występujące tylko w mleku? Gdyż kontrolne myszy były odżywiane mlekiem. Co ciekawsze, wystarczyło dodać do tego sztucznego pożywienia odrobinę mleka, by myszy nie ginęły i dobrze się rozmnażały. Łunin wysunął wniosek, że w mleku występują jakieś dodatkowe składniki konieczne do życia. Czy więc to Łunin jest odkrywcą pierwszych witamin? Och, do odkrycia witamin było jeszcze daleko. Kiedy więc to się stało? To długa historia, a zaczęła się w Indiach, Chinach, Japonii. Tam istnieją wzmianki sprzed setek, a nawet 1000 lat o chorobie zwanej beriberi. Głównymi jej objawami są nerwobóle, osłabienie i porażenie mięśni, zwłaszcza mięśni nóg. I czy znano przyczynę tej choroby? Prawie do końca zeszłego stulecia była to zagadka, którą próbowano rozwiązać, lecz bez rezultatu. Dowódca japońskiej marynarki Takaki podaje, że w latach 1878-83 ponad 30% marynarzy chorowało na beriberi. Głównym ich pożywieniem był wówczas oczyszczony, polerowany ryż oraz ryby. Takaki zaczął podejrzewać, że przyczyną beriberi jest jednostronne odżywianie i całkowicie zmienił dietę marynarzy. A z jakim skutkiem? Skutek był nadzwyczajny. Beriberi została prawie całkowicie wyeliminowana z marynarki japońskiej. I wtedy to właśnie nie było już chyba wątpliwości, że przyczyną beriberi jest nieodpowiednia dieta. Tak, lecz istotę zagadnienia zbadał dopiero przy końcu zeszłego stulecia lekarz holenderski Eijkman. Był on lekarzem w Indiach holenderskich. Mieszkając w sąsiedztwie szpitala, stale stykał się z setkami ludzi w lokących się kulach chorych na beriberi. Eijkman postanowił zbadać przyczynę tej choroby. Już przedtem zwrócono uwagę, że na beriberi zapadają przeważnie mieszkańcy miast. Ale dlaczego tylko oni? A to samo pytanie postawił sobie Eijkman. Zaczął porównywać diety mieszkańców miast i wsi. Naprowadziło go to na myśl, że w łuskach ryżu występuje jakaś substancja, której brak wywołuje beriberi. Zaczął szukać tej substancji, a pomocą było mu inne ważne spostrzeżenie. Zauważył, że kury karmione resztkami ryżu z kuchni szpitalnej dostają jakiegoś przykurczu mięśni nóg, zapadają na chorobę przypominającą beriberi u ludzi. Było to przełomowe odkrycie, pozwalające na sztuczne wywoływanie beriberi u zwierząt. Odkrycie to pozwoliło na badanie beriberi również w Europie. Czy znalazł wreszcie tę poszukiwaną substancję w łuskach ryżu? W jego warunkach nie było to takie łatwe. Substancję tę wyizolował dopiero w kilkanaście lat później polski badacz Kazimierz Funk. Kazimierz Funk urodził się w roku 1884 w Warszawie, gdzie jego ojciec praktykował jako lekarz-dermatolog. Po ukończeniu gimnazjum Funk wyjechał na studia do Szwajcarii. Początkowo zaczął studiować biologię w Genewie, lecz wkrótce przeniósł się do Berna na Wydział Chemii, a dysertację doktorską wykonał pod kierunkiem sławnego już wówczas chemika, profesora Stanisława Kostaneckiego. Miał wtedy zaledwie 20 lat. Powrót do kraju będącego pod okupacją rosyjską nie nęcił Funka, wyjechał przeto do Francji, gdzie pracował w Zakładzie Biochemii Instytutu Pasteura w Paryżu. Następne lata, 1906-1910, spędził Funk w Niemczech, głównie w pracowni sławnego chemika Uniwersytetu Berlińskiego, laureata Nagrody Nobla Emila Fischera. Z kolei przeniósł się Funk na ziemię angielską i rozpoczął pracę w londyńskim Instytucie Listera. Jego dyrektorem był wówczas dr Martin, który szybko ocenił wartość Funka i zaliczył go do swoich najbliższych współpracowników. W tym czasie dyrektora Martina odwiedził dr Braddon, powracający z kolonii angielskich w Azji. Przywiózł on ze sobą bardzo ciekawe materiały na temat przyczyny choroby beriberi, plagi ludów Dalekiego Wschodu. W instytucie wywiązała się ożywiona dyskusja o przyczynach tej choroby. Na ten temat dyrektor Martin rozmawiał również z Funkiem. Panie Funk, ja mam dla pana interesującą propozycję. Otóż tak, mój przyjaciel, dr Braddon, który przybył niedawno z naszych kolonii w Azji, tak, przywiózł interesujące wiadomości o badaniach Eijkmana nad przyczyną beriberi. Aha. Zapoznałem się już z nimi, zgodnie z pana życzeniem. Tak. No i co pan o tym sądzi? Bardzo interesujące, bardzo. Proszę pana, moja hipoteza jest taka. Białko zawarte we wnętrzu ziarenka ryżowego nie jest białkiem pełnowartościowym. Tak. Jak wiemy, cząsteczka tej substancji składa się z cegiełek zwanych aminokwasami, prawda? Rozumiem. Niektóre z tych aminokwasów mogą być syntetyzowane w organizmie człowieka, inne nie. No, muszą więc być dostarczane w pożywieniu. Tak. I teraz, jeśli białko nie zawiera tych aminokwasów, których organizm nie potrafi sam wytworzyć, nie jest białkiem pełnowartościowym. Takie właśnie białka zawarte są w jądrze ziarnka ryżu. Natomiast aminokwasy brakujące są właśnie w tej delikatnej, niezwykle cienkiej warstewce zewnętrznej. Rozumiemy się? Rozumiem. Czyli sądzi pan, iż poszukiwana przez wszystkich substancja, substancje konieczne do życia, czyli warunek życia, jak to nazywa Eijkman, tak, to substancja białkowa, tak? Tak, właśnie tak. Proszę pana, moim zdaniem jest to białko. I tu właśnie mam dla pana propozycję. Otóż jaką? Chciałbym, żeby właśnie pan przygotował i poprowadził doświadczenia potwierdzające, no, bądź obalające tę moją hipotezę, prawda? Rzeczywiście propozycja bardzo interesująca. Świetnie. Zatem, proszę pana, oczekuję pierwszego raportu za miesiąc. No i życzę powodzenia. Niestety, proszę pana, eksperyment nie potwierdził pańskiej hipotezy. Białko zawarte w miąższu ryżowym i białko wyizolowane z otrąb mają takie same właściwości. Przeprowadzałem doświadczenia na 2 grupach szczurów. Tak. Jedyną substancją białkową, którą podawałem prócz innych substancji spożywczych, było białko z ryżu. Jedna grupa otrzymywała białko wyizolowane z otrąb, a druga z miąższu. I różnic w zachowaniu zwierząt nie zauważyłem. Proszę pana, Czy według pana jest to dowód wystarczający? Prowadziłem także doświadczenia na gołębiach. No i? Z prac Hopkinsa wiadomo, że interesująca nas substancja rozpuszczalna jest w wodzie. Zalałem zatem otręby ryżowe wodą, odsączyłem roztwór i podałem go chorym ptakom. Charakterystyczne wykręcenie główki mijało po kilkunastu, nawet po kilku godzinach. I aby przekonać się, czy wyekstrahowana substancja jest białkiem, podgrzałem roztwór i znów nakarmiłem nim chore na beriberi gołębie. No i? Porażenie mięśnia karku ustąpiło. Roztwór zachował swoje lecznicze właściwości. Tak, no a zatem nie jest to białko. Sądzę, że sprawa jest jasna. Białko po podgrzaniu traci swe właściwości biologiczne. A poza tym stwierdziłem, że poszukiwana substancja łatwo przechodzi przez błony półprzepuszczalne. Musi mieć więc małą cząsteczkę. Dobrze, co pan proponuje? Wielu badaczy sugeruje, że chorobę beriberi wywołuje brak fosforu. Sprawdzę tę hipotezę. Zbadałem działanie fityny, kazeiny i żółtka kurzego. Tak? Żadna z tych bogatych fosfor substancji nie likwiduje objawów beriberi. Cóż więc, panie Funk? Podczas tych prób znalazłem jednak związek, którym można wytrącić w postaci osadu poszukiwaną przez nas substancję z roztworu. Jest to kwas fosforowo-wolframowy. Pozostaje zatem już tylko rozpuścić ten osad i oddzielić resztę kwasową. No więc, powodzenia. Funk, jakie wyniki? Mam. Jest to amina pochodna pirymidyny. Amina życia. Nazwę ją witaminą. W londyńskiej kawiarni odbyło się inne spotkanie, także Funka, ale z doktorem Ludwikiem Rajchmanem, polskim bakteriologiem pracującym w Królewskim Instytucie Zdrowia w Anglii. Halo, Kazimierz! Nie może być. Witaj! Witaj, Ludwiku. No wiesz co za spotkanie? Słuchaj, ile to czasu już minęło? Widzieliśmy się chyba, dobrze mówię, chyba przed rokiem. No, nic dziwnego, pracujesz tak intensywnie. Oj, rzeczywiście, rzeczywiście. Uwiera mi, że czasem przez całą dobę nie opuszczasz instytutu. Tak. No, pracy mam ostatnio bardzo wiele. Czytałem twoje artykuły. Oba bardzo interesujące. Dziękuję. Ale wyglądasz na niezbyt zadowolonego. Bo widzisz, opublikowałem nie to, co najważniejsze. Skład chemiczny, charakterystyka własności wydzielonej substancji, metoda otrzymania, reakcje organizmów żywych. Tak, wszystko to jest ważne, rozumiesz? Tak, tak. Ale zabrakło tu syntezy. Więc nie rozumiem, no, dlaczego nie opublikowałeś komentarza? A widzisz, Martin nie chciał się zgodzić, a praca została opublikowana pod moim nazwiskiem, ale słuchaj, pod szyldem Instytutu. No, musiałem więc respektować jego zalecenia. Do tego twierdzi, że nie ma jeszcze podstaw do takich uogólnień. Ale ja wiem, że ważna jest nie ta jedna nowa substancja, rozumiesz, którą wydzieliłem. Zupełnie nowy rodzaj substancji, pewna grupa związków szczególnie ważnych dla życia. Ja wykryłem dopiero pierwszy z nich. To byłaby rewelacja. Posłuchaj, uważam, że obok beriberi takie choroby jak krzywica, jak pelagra, szkorbut wywołane są brakiem odpowiednich związków azotowych w pożywieniu. I jestem przekonany, że człowiekowi oprócz węglowodanów, tłuszczów i białka, a także soli mineralnych, potrzebna jest niewielka ilość pewnej aminy, którą nazwałem aminą życia. Witaminą. Wiesz, że piękna nazwa. Martin twierdzi, że nadaje się do gazety, ale nie do publikacji naukowej, rozumiesz? W takim razie napisz o tym dla mnie. Opublikuję to w Journal of State Medicine. Jak państwo zapewne się domyślili, nie były to rozmowy nagrane w pierwszych latach XX wieku. Posłużyliśmy się po prostu sposobem używanym przez wspomnianego już na początku profesora Bronisława Filipowicza. Jakie były dalsze losy Kazimierza Funka? Ten pionier nauki o witaminach przez długie jeszcze lata prowadził tułaczy żywot. Pierwsza wojna światowa wygnała go do Stanów Zjednoczonych. Niechętnie opuszczał Anglię, gdzie znalazł tak sprzyjającą atmosferę do stworzenia swojego największego dzieła. Lecz wojna w Europie nie dawała warunków dla twórczej pracy badawczej. Pierwsze lata w Nowym Jorku nie przyniosły Funkowi pełni zadowolenia. Dopiero w końcowym okresie pobytu w Stanach mógł powrócić do interesujących go problemów. Nadal pracował nad witaminami i byłby może żył tam dłużej, gdyby nie ten wewnętrzny niepokój, który zmuszał go do szukania nowych dróg i nowych możliwości. I gdyby nie znany już nam doktor Rajchman, który w roku 1923 odwiedził Nowy Jork jako przedstawiciel Ligi Narodów. Rajchman zaproponował Funkowi przeniesienie się do Warszawy, gdzie dzięki wydatnej pomocy Fundacji Rockefellera tworzył się Ośrodek Badań Naukowych, Państwowy Zakład Higieny. Perspektywy powrotu do rodzinnego miasta i pracy w dobrze wyposażonym laboratorium były pociągające i tego jeszcze roku Funk wraz z żoną i synem znalazł się w Warszawie. Jednak warunki pracy dalekie były od tych, jakie spodziewał się zastać. Brakowało aparatury i chemikali. W tych trudnych warunkach rozpoczął pracę nad wyizolowaniem hormonu insuliny, nad wielu zagadnieniami związanymi z witaminami. W tym czasie wybudowano nowy gmach instytutu, w którym Funk pokierował oddziałem biochemicznym, uzyskując dodatkowe subsydia z Fundacji Rockefellera. Prace z dość dużą grupą asystentów obejmowały coraz szersze dziedziny. W tamtych warszawskich latach Funk wiele podróżował, brał udział w zjazdach naukowych, prowadził żywą korespondencję z uczonymi na całym świecie. W tym też czasie doszła go wiadomość, że uczeni duńscy wysunęli jego kandydaturę do Nagrody Nobla. Nadszedł rok 1927, kiedy to wygasła umowa wiążąca Funka z Państwowym Zakładem Higieny. Przeniósł się wtedy do Francji, gdzie w Paryżu zaczął pracować dla jednej z firm farmaceutycznych, a następnie w wybudowanym przez siebie ośrodku badawczym na przedmieściu Paryża. Ten 12-letni pobyt we Francji poświęcił głównie badaniom hormonów, zwłaszcza hormonów płciowych. Jednakże powiązania z przemysłem farmaceutycznym z konieczności rozszerzały krąg jego zainteresowań. Pracował nad insuliną i zagadnieniem cukrzycy oraz wyciągami wątrobowymi, jedynymi wówczas lekami przeciwko anemii złośliwej. W tym czasie szczególnie cenną dla Funka była propozycja współpracy z największym w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwem produkcji witamin, z którym w 1936 roku podpisał 10-letnią umowę. Tymczasem w Europie narastały konflikty i szybko zbliżała się katastrofa. Funk ją przewidział, obserwując podczas swych podróży potęgowanie się nastrojów wojennych w Niemczech. Gdy wybuchła II wojna światowa, Funk wraz z żoną i dwojgiem dzieci wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie przedsiębiorstwo, z którym współpracował, przedłużyło zawartą z nim umowę na dalsze 10 lat. W uznaniu jego naukowych zasług, a ogłosił ponad 200 prac, utworzono Fundację Funka do badań medycznych. Tam pełen niespożytego wigoru pracował nadal, oddany głównie poszukiwaniu przyczyny gwałtownego rozrostu tkanki nowotworowej, przyczyny raka, tej prawdziwej obecnie plagi ludzkości. Gdy w roku 1964 odwiedził go profesor Filipowicz, Funk miał wówczas 80 lat. Szczycił się, że jest najstarszym biochemikiem prowadzącym osobiście prace eksperymentalne. 3 lata później zmarł w Nowym Jorku. Czy zasługi Funka zostały przez społeczeństwa należycie ocenione, którym tak wiele zawdzięczają? Frederick Hopkins w swej prelekcji z okazji przyznania mu Nagrody Nobla, a otrzymał ją wspólnie z Eijkmanem za badania nad niezbędnymi dodatkowymi składnikami pożywienia, w takich słowach skrytykował właśnie stosunek społeczeństw do dzieła Funka. Uzyskał on nie za wiele, ale za mało uznania za swoją pracę nad witaminami.